16 grudnia w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie odbył się koncert Anny Wyszkoni pod tytułem Oprócz błękitnego nieba. W maju tego roku minęła 10. rocznica śmierci Marka Jackowskiego. Anna Wyszkoni wraz ze swoim zespołem postanowiła uczcić jego pamięć. Artyści nagrali album z jego repertuarem połączony z trasą koncertową. Zarówno na płycie, jak i na koncercie nie zabrakło największych przebojów z repertuaru Marka Jackowskiego i Manamu. To taki bardzo sentymentalny dzisiaj koncert. Było klimatycznie i tak w środku zimy pojawiły się nawet cytryny. Pojawiły się cytryny, przeniosłam publiczność do Włoch, mam nadzieję, że mi się udało. Bardzo dla mnie ważny koncert, bardzo osobisty, emocjonalny. To jest taka moja podróż do tych czasów, kiedy miałam przyjemność pracować z Markiem Jackowskim. Ja cenię jego dorobek, jego twórczość, z ogromnym szacunkiem podchodzę do tego, co stworzył. No i chcę po prostu podkreślić, jak wielki wkład miał Marek Jackowski w historię polskiego rocka, bo on zmienił scenę muzyczną w Polsce. Pani wspomniała, że był stres na początku, bo to takie wyzwanie, prawda? Pewnie mierzyć się wyzwanie z tymi też utworami. To na pewno też, no ale dzisiaj startowaliśmy trasę Oprócz błękitnego nieba, więc pierwszy raz graliśmy te wszystkie utwory na żywo. To zawsze są duże emocje, tym bardziej, kiedy mierzymy się jednak z potęgą polskiej sceny. Mam nadzieję, że ten koncert się podobał po prostu i że ludzie, chociaż usłyszeli piosenki Marka Jackowskiego, jego kompozycje w innych aranżacjach, to potrafili usłyszeć w nich tę moc, którą znają z tych oryginalnych wersji. Kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.